Bardzo mocno tutaj w 2016 roku zaznaczyliśmy pozycję w Polsce z racji na uruchomienie czwartej generacji rowerów w Krakowie. Jest to kontrakt na 8 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 3. Jest to w ogóle pierwszy sposób myślenia o bike sharingu w zakresie formy prawnej. Mówię tutaj o koncesji. Taka koncesja pozwala przede wszystkim w odróżnieniu od przetargu publicznego zaoferować dużo lepszy produkt z wyższej półki, dzięki czemu zarówno korzystają mieszkańcy, jak i same podmioty publiczne, które organizują tego typu postępowania, z racji na to, że nie jest tutaj już 100%, tak jak to kiedyś było w kryterium cena, obecnie jest to 60%, ale można zaproponować zupełnie w rozwiązania czysto jakościowe, które w dłuższym horyzoncie czasowym zupełnie inaczej się amortyzują. Tak? Inaczej się amortyzuje system w zakresie 4 lat, a inaczej w zakresie na przykład 12. Ten projekt w zakresie wprowadzenia rowerów czwartej generacji w Krakowie jest to dla nas bardzo ważny projekt z racji na to, że wpisuje się w naszą ogólną strategię w grupy EGIS, która przede wszystkim zakłada długofalową współpracę zarówno z podmiotami samorządowymi, jak i jednostkami wyższymi. Pierwszy etap niejako jest już na ukończeniu, czyli faza zapoznawania mieszkańców w formie systemu testowego, w samym produktem, jak do niego podejść, jak skorzystać, jakie są korzyści. Mówimy tutaj o w małej liczbie, w 15 stacji oraz 100 rowerów, natomiast obecnie już zainstalowane jest ponad 80% systemu docelowego, stanowi to około 80 stacji. No i tak naprawdę z początkiem, czy w środku wiosny, najpóźniej zrealizujemy system docelowy, to jest 150 stacji, 1500 rowerów, a nawet bym powiedział więcej, że będzie rowerów z racji na to, że już podmioty prywatne chcą dołączać do naszego systemu i już de facto mamy wstępnie podpisaną jedną umowę.